Cześć! Dziś pokażę Wam zasadę do gry 9 światów od Zielonej Sowy. Jest to gra quizowa dla 2 do 4 graczy. Aby rozłożyć taką grę dla 4 graczy, kładziemy 9 żetonów bogów nordyckich. Każdemu graczowi rozdajemy po jednym z 2 żetonów run. Dodatkowo kładziemy stos żetonów wilków oraz tasujemy karty pytań, kruków oraz bogów. Obok kładziemy karty odpowiedzi. W tej grze będziemy starali się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, odpowiedzieć na nie poprawnie i uratować wszystkie 9 światów. Żeton kruka dajemy najmłodszemu graczowi i jest on pierwszym graczem. W czteroosobowej rozgrywce układamy 5 kart pytań na stole. Układamy zawsze tyle kart, ilu jest graczy plus 1. Taka karta pytania składa się z 2 pytań. Jest to numer takiego pytania, liczba kruków oraz samo pytanie. Będziemy odpowiadać tylko na jedno pytanie z danej karty, a na które to zdeterminuje karta kruków. Odsłaniamy kartę kruków. Jeżeli kruk na obrazku jest 1, odpowiadamy na pytanie z jednym krukiem. Jeżeli natomiast na obrazku kruki są 2, odpowiadamy na pytanie z 2 krukami. Pytanie z jednym krukiem jest to prawda lub fałsz, natomiast pytanie z 2 krukami jest to odpowiedź A, B lub C. Odsłaniamy również karty bogów. W tym wypadku jest to Heimdall i jest on z Midgardu. Jego specjalne umiejętność, które są wszystkie tutaj wypisane w zasadach, to nic. W tej turze nic się nie dzieje, jesteśmy pod opieką Heimdalla. Zatem taki bóg zostanie tam na całą turę. Znajdujemy go również tutaj w puli żetonów i ten bóg będzie tutaj nam patronował nad tą turą. Przebieg rozgrywki jest bardzo prosty. Pierwszy gracz czyta pytanie z pierwszej karty z jednym krukiem. W tym wypadku jest to Loki cechował się sprytem i przebiegłością. Prawda czy fałsz? Oczywiście jest to prawda. Zatem sprawdzamy tutaj w odpowiedziach. Jest to pytanie numer 29, zatem wybieramy kartę 16 do 30 i czytamy, że 29 jest to prawda. A zatem bierzemy białego wilka i kładziemy go na tej karcie jako znak, że odpowiedzieliśmy na pytanie poprawnie. Jeżeli odpowiemy na pytanie niepoprawnie, kładziemy czarnego wilka. Odpowiedzi poprawne to białe wilki. Ostatnie pytanie w rundzie jest to pytanie, na które odpowiadamy wszyscy razem, ponieważ podczas swojej tury nie możemy się z nikim naradzać, chyba że wykorzystamy jeden z naszych żetonów. Żeton Tivas pozwala nam na naradzenie się z innymi graczami, natomiast żeton Asnus pozwala nam odrzucić z gry kartę pytania, którą pobraliśmy i wziąć nową ze stosu kart pytań i odpowiadamy na nią zgodnie z regułą kruków. Ostatnie pytanie odpowiadamy wspólnie. Powiedzmy, że nam się udało. W tym wypadku odpowiedzieliśmy na 3 pytania poprawnie, 2 niepoprawnie. Świat Midgardu został uratowany. Kruki odsłaniamy przy każdej okazji, każdego pytania, a zatem w tym wypadku 5 kruków byłoby już odsłoniętych. Teraz zabieramy wszystkie żetony wilków i będziemy odpowiadać na pytania z kolejnego świata. Uratowaliśmy świat pierwszy. Czas na pozostałe 8. W wariancie łatwiejszym nie korzystamy z mocy bogów, a także nie używamy kart kruku. Odpowiadamy tylko na pytania prawda lub fałsz i możemy się ze sobą naradzać. W wariancie trudniejszym nie używamy żetonów wilka. Każda błędna odpowiedź automatycznie powoduje natychmiastowe zakończenie tury i upadek danego świata. Jeżeli świat upadnie, odwracamy żeton danego boga, który patronował nad tym światem, na szarą stronę. Na końcu 9 rundy mamy więcej kolorowych niż szarych żetonów. Wszyscy wygrywamy grę. W tył zasad są również opowieści z odległej północy. Jest to po prostu zbiór mitów mitologii nordyckiej. Warto może to przeczytać, zanim zasiądziemy do gry. Tak wygląda rozgrywka.